Witam Was serdecznie na moim kanale. Tym razem przygotowałam dla Was zupełnie coś innego. Dzisiaj pokażę Wam moją zdrową, poranną rutynę na udany dzień. Zapraszam do oglądania. Budzę się około 7:30. Zawsze mam przy łóżku wodę, więc wypijam ją po przebudzeniu, przynajmniej parę łyków. Ważne, by nawilżać się od samego rana. Zawsze staram się od razu ścielić łóżko, bo to powoduje, że mój dzień będzie poukładany. Ubieram szlafrok, moje ulubione kapcie i idę do kuchni, by nastawić wodę na mój codzienny rytuał picia ciepłej wody z cytryną. Wyciskam sok z jednej drugiej cytryny i zalewam ten sok najpierw zimną wodą, by cytryna nie straciła swoich właściwości, i dopiero później dolewam rządku. Biorę szklankę i idę do łazienki. Myję zęby zwykłą manualną szczoteczką, ale z cienkim włoskiem. Ona domywa moje zęby o wiele lepiej niż elektryczna czy soniczna. Przemywam twarz wodą, by się obudzić. Wypijam następne parę łyków mojej wody z cytryną. Idę założyć wygodny strój do zrobienia przywitania słońca, czyli kilku rozciągających ćwiczeń z jogi. Robię to, gdy mam oczywiście trochę więcej czasu. Po krótkim rozciąganiu, które poprawia krążenie, idę przygotować śniadanie. Zazwyczaj są to jajka z awokado, owsianka lub jaglanka z jogurtem kokosowym i owocami. Albo placki owsiane. Dzisiaj przygotowałam coś specjalnego. Przekroiłam arbuza na pół i wszystkie składniki, które uwielbiam, wrzuciłam do środka. Do mojej miseczki z arbuza wrzucam jogurt kokosowy, odrobinę musli, oczywiście pokrojonego arbuza. Do tego dodaję masła orzechowego, syropu klonowego oraz odrobinę nasion konopi. Na końcu wszystko posypuję płatkami kokosowymi i wcinam moją piękną michę. W międzyczasie nastawiam kawę 5 przemian, jeśli mam na to czas, lub piję kawę z ekspresu. Przed lub zaraz po śniadaniu wrzucam posta na Instagram i sprawdzam moje social media. To jest moja praca. Jeśli zostaje mi trochę czasu, przeglądam ulubiony magazyn lub czytam kilka stron książki. Zazwyczaj niestety muszę lecieć dalej. Idę do łazienki wziąć prysznic. Włosy myję raz, dwa razy w tygodniu, bo nie chcę, żeby się przetłuszczały, ale zawsze nakładam na końce olejek argonowy. Myję twarz emulsją do mycia twarzy, nakładam serum, krem pod oczy i krem do twarzy. W weekendy robię peeling i nakładam maseczkę. Na koniec zawsze wsmarowuję w twarz kilka kropli oleju kokosowego. Ciało smaruję również olejkiem kokosowym. Stopy nawilżam moim ulubionym kremem do stóp. Ubieram się w strój sportowy, spinam włosy w kucyk, idę do kuchni spisać rzeczy do zrobienia na dziś i wychodzę na siłownię lub na jogę.